Wyprawy krzyżowe, czyli inaczej krucjaty, to nazwa na szereg wypraw wojen, jakie toczyli katolicy europejscy na Bliskim Wschodzie między XI a XIII wiekiem. Dlaczego do nich doszło? Jaki był ich przebieg? Tego się za chwilę dowiesz. W XI wieku nastąpiło osłabienie kalifatu na obszarze tutaj właśnie Bliskiego Wschodu. Jak sobie przypominasz, od VII wieku Arabowie z Półwyspu Arabskiego zaczęli się przenosić na obszar Bliskiego Wschodu, północnej Afryki. Były podboje po prostu arabskie, podboje islamu. Stworzono kalifat, powstały właśnie państwa mniejsze arabskie, ale ten kalifat z biegiem lat słabł, aż w końcu został, ten kalifat został podbity przez Turków seldżuckich. Turcy seldżuccy, którzy stanowili teraz największą siłę w świecie islamu, w tej części świata, oni właśnie dokonali tego podboju i wprowadzili sułtanat. Sułtanat, czyli rządy sułtanów. Sułtan to właśnie przywódca turecki. Obalili rządy emirów, czyli takich właśnie książąt wcześniejszych arabskich. No i też warto odnotować, że w czasie kalifatu jeszcze były rządy Mameluków. Ale najważniejsi tutaj są Turcy Seldżucy, czyli oni przejęli ten obszar i to, co widzimy tutaj kolorem pomarańczowym zaznaczone, to jest właśnie państwo Seldżuków. I widać też tutaj, że Seldżucy zajęli obszar Ziemi Świętej, czyli dzisiejszej Palestyny, dzisiejszego Izraela. Ziemia Święta, a więc miejsca dla chrześcijan wyjątkowe. No i powstało teraz pytanie, czy Turcy będą udostępniać te ziemie na przykład pielgrzymom z Europy. To zaniepokoiło właśnie chrześcijan w Europie, no i w związku z tym doszło do właśnie między innymi krucjat. Co było jeszcze inną przyczyną podboju, czy raczej próby podboju tych ziem przez Europejczyków, przez krzyżowców, czyli uczestników krucjat. Mamy tutaj ruch pokoju Bożego rozpowszechniany w średniowiecznej Europie, a więc ruch, który mówił, że należy tutaj szerzyć chrześcijaństwo, zaprowadzać je jak najdalej. Mamy spór o inwestyturę, który toczy się równolegle do właśnie zajmowania Ziemi Świętej przez Seldżuków. I tutaj mamy w związku z tym próbę pokazania, kto jest ważniejszy w Europie, czy papież, czy cesarz. Kto z nich zareaguje na ten podbój Ziemi Świętej przez Seldżuków. Kolejna przyczyna krucjat to jest brak ziemi dla feudałów, czyli brak ziemi dla na przykład potomstwa króla. Król, załóżmy, miał pięcioro dzieci, przekazywał ziemię jakąś temu najstarszemu, być może drugiemu według starszeństwa, ale ten ostatni, jego syn, ten najmłodszy, miał nikłe szanse na objęcie jakiejś ziemi, bo był ostatni w kolejce do tronu, a po drodze byli jego bracia, ewentualnie potomstwo jego braci, więc kiepska sytuacja. Natomiast ewentualna wojna z Turkami seldżuckimi dawała nadzieję na zdobycie ziemi i zdobycie władzy w tej ziemi, więc tutaj jak najbardziej to też możemy jako przyczynę krucjat sobie wymienić. Jeszcze inni wskazują przeludnienie, co może nam się wydawać dzisiaj śmieszne, biorąc pod uwagę, ile osób wtedy mieszkało w Europie, ale w niektórych rejonach rzeczywiście, w niektórych miejscowościach występowało przeludnienie, za dużo ludzi na terenie zbyt małym, jeżeli chodzi o możliwość utrzymania się na tym terenie. Więc, no i oczywiście obawa właśnie, że Turcy nie będą pozwalali nam na pielgrzymowanie do Ziemi Świętej. To wszystko razem zebrawszy daje nam sytuację Europejczyków, a raczej jak oni postrzegali tą sytuację wtedy. No i w tym sporze o inwestyturę na pierwszy plan wysuwa się wówczas papież Urban II, który ogłasza w roku 1095 synod w miejscowości Clermont. No i na tym synodzie w Clermont papież rzuca apel, w którym mówi, że powinnością każdego tutaj chrześcijanina jest walka o odzyskanie Ziemi Świętej z rąk niewiernych, jak to zostało określone,
Turków seldżuckich, niewiernych, bo Turcy wyznawali islam. Więc taka wizja, którą papież roztoczył w umysłach Europejczyków, wizja, że Ziemia Święta jest w rękach islamistów, muzułmanów, no to rzeczywiście na wielu podziałała bardzo mocno. Oprócz tego papież ogłosił, że każdy człowiek, który będzie walczył o tą Ziemię Świętą, o odzyskanie Ziemi Świętej z rąk Turków Seldżuckich, będzie mógł liczyć na zbawienie. Więc to znowu było taki wabik dla wielu ludzi bardzo atrakcyjny. Czyli od roku 1095 mamy hasło walki o Ziemię Świętą, czyli rzucono hasło do wypraw krzyżowych i już w roku następnym pierwsza krucjata się sformowała. W 1096 mamy pierwszą krucjatę, czyli pierwszą wyprawę Europejczyków do Ziemi Świętej w celach oczywiście militarnych. Z tym, że ta pierwsza krucjata była złożona z dwóch, można powiedzieć, etapów, dlatego że udało się najpierw zebrać takim przeciętnym obywatelom Europy, średnio zamożnym, powiedziałbym, albo raczej biednym. I oni ulegli takiej pokusie, żeby ruszyć samemu bez rycerstwa do Ziemi Świętej. Tutaj tym argumentem do takiego zachowania miało być przekonanie, że jeżeli krucjata się uda i będą rycerze z nimi, to rycerze wszystkie łupy wojenne zagarną dla siebie i uzyskają wszystko co najcenniejsze, a im nie zostanie nic. Więc pod takim hasłem ci, powiedzmy, tacy biedniejsi Europejczycy stwierdzili, że ruszają na krucjatę sami, bez wsparcia rycerstwa. Byli tak spragnieni łupów, że zaczęli rabować jeszcze w Europie i zostali rozbici przez europejskie rycerstwo okoliczne w poszczególnych krajach. Więc tutaj ta wyprawa ludowa się zakończyła kompletną klapą. Natomiast ruszyła nieco później wyprawa rycerska i ją tak naprawdę trzeba uznawać za pierwszą krucjatę. Na jej czele stanął m.in. Gottfried de Bouillon, czyli Gottfried z Bouillon, i jemu udało się pokierować krzyżowcami na tyle skutecznie, że w roku 1099 zdobyli Jerozolimę. Zobaczmy na mapę. Mamy tutaj właśnie wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. No i szukamy, mamy tutaj obszar Bliskiego Wschodu i mamy tutaj obszar, który po zdobyciu Jerozolimy i pozostałych tutaj ziem wzdłuż właśnie wybrzeża Morza Śródziemnego został podzielony na takie cztery państwa. Cztery państwa. Mamy hrabstwo Edessy, mamy księstwo Antiochii, mamy hrabstwo Trypolisu i mamy największe królestwo jerozolimskie właśnie z Jerozolimą. To są państwa utworzone przez krzyżowców. No i rzeczywiście można uznać, że pierwsza wyprawa zakończyła się dla Europejczyków sukcesem. Udało się główne cele osiągnąć, ale teraz trzeba było tę ziemię utrzymać, trzeba było je obronić, dlatego że Turcy wycofali się z tego wybrzeża, ale nie zamierzali odpuścić, nie zamierzali tych ziem stracić na zawsze. W roku 1144 nastąpił atak Turków i upadek hrabstwa Edessy. To był powód do tego, żeby zorganizować kolejną krucjatę. Ta krucjata odbyła się w latach 1147-1149, ale zakończyła się fiaskiem. Kolejnym ciosem, który został przez krzyżowców przyjęty, to była utrata Jerozolimy, czyli po niecałych 100 latach posiadania tego miasta wyjątkowego, krzyżowcy tą Jerozolimę utracili, co możesz zobaczyć chociażby w filmie Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta. I w 1187 roku Saladyn, czyli dowódca właśnie turecki, bardzo znany dowódca, wybitny dowódca, zdobył Jerozolimę. No i to z kolei było pretekstem do zorganizowania trzeciej krucjaty, na czele której stanęli trzej władcy europejscy, król angielski Ryszard Lwie Serce, cesarz Rzeszy Niemieckiej Fryderyk Barbarossa i król francuski Filip II. Tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do tej krucjaty, warto zapamiętać sobie ten symbol. To jest symbol właśnie Królestwa Jerozolimskiego. Mamy tutaj krzyż jerozolimski.
równoramienny. No więc trzecia krucjata. Ryszard Rwie Serce płynął sobie z Anglii, dopłynął do Cypru. Popatrzmy na mapę. Dopłynął do Cypru, tu mamy Cypr. Burza go zniosła na Cypr, nie dopłynął do Ziemi Świętej, tylko do Cypru. Zdobył ten Cypr, stwierdził, ok, wykonałem to, co miałem zrobić. W zasadzie na tym się jego udział w krucjacie kończył. Barbarossa szedł lądem, ale po drodze, zanim dotarł do Ziemi Świętej, zapragnął się wykąpać. Poszedł się kąpać do rzeki Salew i nie wiadomo, co się z nim stało. Prawdopodobnie się utopił, dlatego że nikt go później już nie widział, tylko jego ubrania zostały na brzegu rzeki. Także się nie udało. No i Niemcy w związku z tym też nie za bardzo mieli ochotę iść dalej. Wojska Filipa dotarły rzeczywiście do Ziemi Świętej, ale nie były na tyle już skuteczne, żeby móc tę krucjatę wygrać. Czyli mamy porażkę krucjaty trzeciej, podobnie jak to było w przypadku drugiej. Zorganizowano w związku z tym kilka lat później czwartą krucjatę, która była kompletną klapą, dlatego że czwarta krucjata zamiast atakować Turków w Ziemi Świętej, zaatakowała Konstantynopol, a więc siedzibę prawosławia. Dlaczego? Kupcy weneccy, którzy zarabiali na krucjatach, którzy zarabiali na przewożeniu krzyżowców, stwierdzili, zawieziemy was, nie ma sprawy, do Ziemi Świętej, ale fajnie by było, jakbyście po drodze jeszcze zniszczyli naszą konkurencję handlową na Morzu Śródziemnym, a tą konkurencją było Cesarstwo Bizantyjskie ze swoją stolicą w Konstantynopolu. No i krzyżowcy, niewiele tutaj się zastanawiając, ruszyli na Konstantynopol, czyli chrześcijanie na chrześcijan, tak jak to się ma do całej idei wypraw krzyżowych. Więc można powiedzieć, że kompromitacja kościoła, zniszczenie Konstantynopola, czwarta krucjata doprowadziła do zniszczenia tego miasta w roku 1204 i na miejscu zniszczonego Konstantynopola powstało nowe państwo, Cesarstwo Łacińskie, które przetrwało do 1261 roku. No i ten atak bardzo osłabił Cesarstwo Bizantyjskie i przyczynił się później, dwa wieki później też do jego upadku. Później były jeszcze kolejne krucjaty, już nie będziemy o nich mówić, była krucjata dziecięca, bo ktoś stwierdził, że tylko dzieci, które są bez grzechu, są w stanie uzyskać łaskę i wsparcie Boga i odzyskać Ziemię Świętą. Puszczono setki dzieci bezbronnych na krucjatę, te dzieci zostały złapane, sprzedane później w niewolę przez innych. Więc takie różne pomysły były. Były kolejne krucjaty, które lokalizowały się na przykład w Afryce, w Egipcie, ale one już są drugorzędne. Musisz zapamiętać jeszcze tę datę. 1291 rok to jest upadek twierdzy Akka albo Akkon. To jest ostatnia twierdza, jaką krzyżowcy jeszcze bronili w Ziemi Świętej, czyli to był ostatni skrawek posiadania krzyżowców w Ziemi Świętej. Upadek tej twierdzy oznaczał koniec krucjat na Bliskim Wschodzie. Tutaj mapa, można sobie zobaczyć, jak wyglądały trasy poszczególnych krucjat. Mamy zaznaczone kolorem czerwonym pierwsza krucjata, ta, która się udała, jedyna. Później mamy na zielono drugą krucjatę. Trzecia krucjata to kolor pomarańczowy. Tutaj widzimy trasę jej przebiegu. Kolor czwarty, zwróć uwagę, ta krucjata się kończy w Konstantynopolu, no bo to ta krucjata właśnie taka nie do końca chyba przemyślana, która zakończyła się złupieniem i upadkiem Konstantynopola. Tak wygląda to na mapie. Warto zapamiętać do zadania chociażby jakiegoś i umieć rozpoznać te krucjaty również po ich przebiegu. No i zostaje nam omówienie skutków krucjat. Skutkiem było powstanie między innymi zakonów rycerskich. Tutaj widzimy przedstawicieli trzech zakonów rycerskich. To takie połączenie zakonnika i rycerza. Zakonnika, który jest wierny chrześcijanom, podległy duchowieństwu, ale walczy tak jak rycerz, czy tak jak świecki wojownik. To są Joannici, to jest ich strój, to jest rycerstwo włoskie. Joannici po krucjatach się osiedlili na Malcie, stąd mamy też krzyż maltański. To są templariusze z czerwonym krzyżem, to jest rycerstwo francuskie. Templariusze bardzo się wzbogacili podczas krucjat, to jest symbol templariuszy. Co ciekawe, symbolizuje ten znak ubóstwo, że dwóch rycerzy jedzie na jednym koniu, bo są tacy ubodzy, de facto byli bardzo bogatym zakonem, templariusze, i zakon rycerski na Świętej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli krzyżacy. Krzyżacy, czyli czarne krzyże na białym tle, myślę, że dobrze znane wszystkim, którzy uczą się historii Polski. Oni się po krucjatach osiedlili właśnie najpierw na Węgrzech, a później
na Pomorzu Gdańskim. Kolejny skutek krucjat to wzmocnienie pozycji kościoła, bo to jednak kościół rozkazywał, a wszyscy wykonywali te rozkazy, ruszali na krucjaty, to papież decydował o tym, że władcy świeccy, królowie czy cesarz ruszali na krucjaty. Mamy rozwój handlu lewantyńskiego. Pamiętaj, że Lewant to jest określenie na Bliski Wschód. W wyniku krucjat doszło do ożywienia handlowego między właśnie Bliskim Wschodem a Europą, więc mamy rozwój tego handlu nazywanego handlem lewantyńskim. Mamy rozwój miast włoskich, między innymi właśnie Wenecji, które się dorabiają na obsługiwaniu krucjat, na transporcie, na zaopatrywaniu krzyżowców. Mamy wymianę kulturową pomiędzy Europejczykami a muzułmanami. Na przykład przejęliśmy od nich wtedy chociażby zwyczaj noszenia spodni, czy jakże popularny w naszych czasach zwyczaj mycia rąk, chociażby przed jedzeniem. Tego wcześniej w Europie raczej nieczęsto można było to zobaczyć. To są wszystko skutki właśnie krucjat. I na koniec zadanie. Spróbuj zrobić to zadanie maturalne. Wciskając pauzę dostaniesz więcej czasu. Jestem pewny, że jesteś w stanie to zadanie wykonać.